Vivian Wheeler, wbrew medycznym wyrokom, w 1977 roku urodziła syna. Ojciec dziecka, kiedy to miało 3 lata, zabrał je z domu, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Kobieta przez lata starała się je odszukać, bez skutku. Dopiero we wrześniu 2010 roku 33-letni wówczas Richard Lawrence natrafił na ślad matki. Jak się okazało, w wieku 7 lat został adoptowany przez rodzinę zastępczą, do której trafił po odebraniu praw rodzicielskich ojcu, który się nad nimi znęcał. Richard Lawrence znalazł matkę w Kalifornii. Kobieta jest hermafrodytą, choć od zawsze czuje się i jest oficjalnie uznana za kobietę. Nie uniknęła jednak niektórych męskich atrybutów. Jednym z nich jest pokaźny zarost. W pewnym momencie przestała z nim walczyć i kilka lat temu została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii najdłuższa kobieca broda. Wtedy mierzyła ona aż 28 cm. Na co dzień występuje w cyrku jako kobieta z brodą. Svetlana Pankratova jest to rosyjska koszykarka wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa. Mierzy dokładnie 196 cm wzrostu, nosi buty w rozmiarze 46, a jej nogi są najdłuższe na całym świecie, bo mierzą aż 132 cm wzrostu. Jak mówiła w licznych przeprowadzonych wywiadach, swoich długich nóg wcale się nie wstydzi i z chęcią je pokazuje innym. Katie Young, właścicielka najwęższej talii na świecie w obwodzie 38 cm. W przekroju to tyle, ile wieczko średniej wielkości słoika lub płyta CD. Ma problemy z poruszaniem się, ale o gorsetach wie więcej niż ktokolwiek inny. Ma ich w swojej kolekcji ponad 100 i nosi je 24 godziny na dobę od ponad 20 lat. Dziś jest dobrze zakonserwowaną 77-latką ze Stanów Zjednoczonych. Katie Young, dzięki regularnemu noszeniu gorsetów w 1999 i 2011 roku ustanowiła rekordy Guinnessa jako posiadaczka najwęższej talii na świecie. Kobieta twierdzi, że jej droga do pobicia tego rekordu rozpoczęła się od fascynacji strojami z epoki wiktoriańskiej, w tym w szczególności gorsetami. Katie gorsetami zmniejszyła obwód swojej talii z 66 cm do 38. Z medycznego punktu widzenia, chodzenie w gorsecie oznacza ściskanie żeber i deformację organów wewnętrznych, które zwykle łatwo się naciskowi poddają. Płuca na przykład można zmiażdżyć do punktu, gdy nie będą już w stanie wykonywać wdechów, zaś żołądek do niewystarczających życiu możliwości trawienia. Naciskowi podlegają też narządy kobiece, jelita, pęcherz moczowy, wątroba i nerki. Jednym słowem, wszystkie kluczowe funkcje życiowe zostają ściśnięte. Naukowo nazywa się to wisteroptozja, odpadnięcie organów wewnętrznych, skutkujące zaburzeniami gastrycznymi, bólami głowy, zaburzeniami równowagi, bólami serca, bezsennością, a w końcu i samozatruciem. Niemka Annika Irmler obrazowo mówiąc wylizała sobie drogę do Księgi Rekordów Guinnessa swoim 7-centymetrowym językiem. Spokojnie mieści się w ustach, więc dziewczyna nie ma z tego powodu żadnych nieprzyjemności. Dodatkowo dziewczyna potrafi zjeść loda w kubku, dosięgając jego czubkiem aż do samego dna. Annie Hawkins Turner, znana także pod pseudonimem Norma Stitic, to dumna posiadaczka największych naturalnych piersi na świecie. Oficjalny tytuł w Księdze Rekordów Guinnessa posiada od 1999 roku. Każda z piersi Annie Hawkins waży około 25 kg, a ich rozmiar to 102 zzz. Jednak takie atuty to nie tylko powód do zadowolenia. Annie często opowiada o problemach, z którymi styka się z powodu ogromnych rozmiarów piersi. Każdego dnia Hawkins Turner spotyka się z licznymi docinkami, co zdarza się jej od dzieciństwa. Urodziła swoje dzieci, jednak nie mogła karmić piersią, a podczas ciąży musiała nosić w biustonoszu podpaski z powodu wielkiej ilości pokarmu. Mimo to Annie nauczyła się akceptować swój wygląd i konsekwentnie odmawia propozycji operacji zmniejszenia piersi, mimo że one wciąż rosną. Dodatkowo kobieta występuje w programach dla dorosłych. Kilka lat temu zrobiło się głośno o Ashi Mandeli, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, a pochodzi z Trinidadu i Tobago. Kobieta została okrzyknięta posiadaczką najdłuższych włosów świata. Co ciekawe, w czasie ogłoszenia rekordu jej włosy miały prawie 28 metrów długości i ważyły 19 kg.
Kobieta została wpisana do księgi rekordów Guinnessa jako posiadaczka najdłuższych dreadlocków na świecie. Pielęgnacją niezwykle długich włosów Aszy zajmuje się jej mąż Emmanuel Czech. Mężczyzna robi to dwa razy w tygodniu. Jurorzy księgi rekordów Guinnessa zastanawiali się, czy nie ma ona doczepianych włosów, więc postanowili zrobić osobną kategorię tylko i wyłącznie dla niej. Z kolei rekord w kategorii najdłuższe naturalne włosy świata w księdze rekordów Guinnessa należy do Xie Kuiping z Chin. Kobieta zaczęła zapuszczać włosy w 1973 roku. Jako 13-latka. W czasie, gdy została rekordzistką świata, mierzyły one ponad 5 metrów długości.